Miejsce, w jakim łowię, to jest zapływ krótkiej warciańskiej, typowej takiej warciańskiej główki. Główka ma może z 5 metrów długości, 6, jest cała pod wodą. Tworzy się tutaj taki fajny prąd wsteczny, w którym na pewno pokarm się zatrzymuje. Tutaj też zanęciłem i tutaj też łowię. No, siedzę za takimi trawami, nie jest to zbyt wygodne, ale jakoś trzeba sobie radzić. Zobaczymy, co się będzie działo. Póki co bez brania. Zestaw, na jaki łowię, to jest bolonka 6 metrów, żyłka główna 0,20, przypon z żyłki 0,16 o długości 60 cm, spławik typowo rzeczny z lekko obciętym kilem, żeby nadawał się bardziej do przystawki, 6-gramowy i oliwka zatrzymana przez krętlik, oliwka 12-gramowa. Tak więc taki standardowy zestaw do przystawki. Zobaczymy, co będzie się działo. Mam nadzieję, że coś złowimy fajnego, bo szczerze mówiąc, no czuję głód łowienia, zima. Dla mnie to jest martwy okres. Nic nie połowiłem, oprócz tam dwóch sandaczy w grudniu, całkiem fajnych, których niestety nie udało mi się nagrać. Takie do 60 cm, dwie sztuki udało mi się na odrzew w okolicach Głogowa złowić. No to oprócz tego, to od tego momentu do teraz, a mamy już w sumie kwiecień, nic konkretnego nie robiłem, jeżeli chodzi o wędkarstwo. Jeżeli zastanawialibyście się, w jaki sposób wygląda branie, jeżeli chodzi o łowienie na przystawkę, no zazwyczaj jest to rytmiczne podrygiwanie spławika. Wtedy już możemy ciąć. Natomiast to zdarzają się, jak w każdym rodzaju wędkarstwa spławikowego, także dynamiczne brania, kiedy to spławik idzie dynamicznie pod wodę, bądź płynie, czy to z nurtem, czy pod nurt. Natomiast no, najczęściej zdarzały mi się po prostu dynamiczne, rytmiczne podrygiwania spławika. Dzisiaj jest wspaniale, jest 15 stopni Celsjusza, jest ciepło, czuć wiosnę. No, mam nadzieję, że coś uda się złowić, bo miejsce mam przygotowane. Nie sypałem jakoś wybitnie dużo. Puszka cieciorki na taki obszar to naprawdę nie jest wiele. Wydaje mi się, że spokojnie nawet niewielkie klenie były w stanie to zebrać. No zobaczymy, czy trafiłem z miejscem, bo jak wiadomo, wiosną ryby nie wszędzie są i trzeba je po prostu znaleźć. To miejsce wydaje mi się o tyle ciekawe, że jest to po prostu zatoczka, w której jest w miarę spokojna woda, jest w miarę głęboko, z wyjściem na wypłycenie. No, jest to na pewno dla ryb na przełomie wiosny ciekawe miejsce, które warto zbadać. Zachęcam Was do zostawienia subskrypcji, do kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki, komentarza. Pozwoli mi to rozwijać kanał, pozwoli mi to docierać do szerszego grona odbiorców i mam nadzieję prezentować Wam coraz lepsze treści. Z góry dzięki. Jeżeli miałbym porównywać wartę na przykład do odry, to powiem szczerze, że w odrze moim zdaniem jest dużo więcej ryby. Jest ona mniej kapryśna. W warcie trzeba umieć łowić, trzeba umieć tą rybę znaleźć i odpowiednio ją podejść. Niby jest to rzeka uregulowana, aczkolwiek te główki to moim zdaniem są żadne główki, więc bardziej bym ją w charakterze mógł porównywać do jakiejś rzeki typu Narew, typu Wisła. Może nie jeżeli chodzi o wielkość, ale o charakter i sposób łowienia. Trzeba kombinować, trzeba szukać ryby, trzeba znaleźć naprawdę dobre miejsce. Nie jest to odra. Na odrze, jakbym tak powiedzmy tydzień sypał cieciorkę na obojętnie jakiej główce, to bym tam łowił. To bym po prostu siedział, wyciągał, może nie klenia za kleniem, ale na pewno bym nie zszedł z główki o kiju. A na warcie jest zawsze takie ryzyko, więc no tą rzekę trzeba rozpracować. Ja się jeszcze uczę. Miałem dwa ładne uderzenia przy samej nasadzie główki. Jednak ciężko mi wciąć rybę. Nie wiem, czy przyczyną nie jest właśnie zbyt miękka bolonka.
zobaczyli klenie, ustawiły się zaraz koło warkocza, zaraz za główką. Szukałem ich trochę w innym miejscu. Bardziej tam, gdzie nęciłem, widać ten groch, ta cieciorka spłynęła pod nasadę główki i tam zanęciła te klenie. W końcu udało mi się wciąć branie. Po krótkim holu na brzegu wylądowała piękna życiowa płoć o długości 39 cm. Do złotego medalu zabrakło jedynie 1 cm. Na pewno jeszcze wrócę w to miejsce. Do zobaczenia.